Muzeum Edukacja w drogę. Siemano! Witamy w kolejnym odcinku Muzeum Edukacji, wiadomo. Tutaj twoje logo jest, nie? Wyjątkowy, tuż po koncercie, odcinek. Tak, na świeżo. Wyjazdowy, więc jest trochę inna sceneria. No i co? No, powiemy wam wrażenia z koncertu. Oprócz tego będzie też film o samym wyjeździe, ale on będzie trochę później. Zacznijmy może od pozytywów, potem parę negatywów chyba. No i co? No zaczynamy od wejścia i pierwszy zespół chyba, nie? No po kolei pojedziemy. Tak, no. Tak, jak najbardziej. Więc jakie są twoje wrażenia? Pierwszy support. Support, CETI. Zespół mi znajomy, nieraz już byłem na ich koncercie, więc wiedziałem czego się spodziewać. Że nie będą brali jeńców i prawidłowo. Weszli z kopyta w drzwi, rozłożyli na łopatki wszystkich całą scenę. Co prawda niestety mieli dość krótki set, pół godziny. To akurat był minus. No ja też jakby... Znaczy ja ich widziałem pierwszy raz na żywo. No i generalnie zgnietli, nie? Jakby dla mnie oni wygrali cały ten event, bo nawet Accept mnie tak nie miałem takich wrażeń. Znaczy no przy Accepcie to wiedziałeś czego się spodziewać, tak, że będzie tak. Miazga tak czy siak, bo to już jest klasa sama w sobie. Tak, a tutaj po prostu wjechali i co było fajne, dwa słowa, cześć, dzień dobry i jazda z tematem, nie? I ostro, ciężko i w ogóle dynamicznie. No lepiej ten koncert się zacząć nie mógł. Ale Grzegorz wie, co robi, tak? Na wokalu. No, słychać, nie? Słychać gościa i dał show, ludzie się też zaczęli bawić. Bardzo pozytywnie. Zajebisty frontman, zajebisty wokal, cała reszta też zajebista. Basista też się zachowuje bardzo scenicznie. No ale ja go kojarzę z Metal Alliance'a, tak? No mówię, dla mnie oni skradli ten koncert, nie? To jest taki, tak jak, nie wiem, w piłce nożnej jest zawsze ktoś, kto jest zaskoczeniem. Man of the match. Tak, tutaj zaskoczeniem był Seti całkowicie, bo się spodziewałem trochę mniejszej mocy jednak. Czyli co? Następne koncerty? Płyty? Myślę, że tak. No myślę, że w granie, jakby tutaj może być taki, tu będzie taki... poziom mocy, no to Seti od 1 do 10, no to 12, nie? Naprawdę. Szok totalny, nie? No to dobrze, że cię zaskoczyli. Czyli no. Seti macie kolejnego słuchacza. Tak. Nie byle jakiego. Minus był taki, że mieli tylko 30 minut, co jednak było widoczne, że się śpieszyli. Bo myślę, że też jakby mieli dłuższy czas, koncertowy, to jednak by był tutaj Grzegorz w stanie bardziej z publiką zagadać. Owszem, było to? No, ale mieli ten właśnie, tak, masz rację, no mieli za krótki czas na scenie, nie? Bo rzeczywiście to się zaczęło rozkręcać i już musieli kończyć, więc to... Dokładnie. To jest jedyny minus Seti, że się skończył koncert. No co tu więcej można powiedzieć, nie? No mieli, grali tutaj kawałki z dwóch ostatnich płyt, tak więc repertuar mógłby być szeroki dość. No. Parę kawałków więcej by zagrali, też byłoby bardzo, bardzo, no, bardzo dobrze. No mega spoko, nie? Jakby naprawdę 12 na 10 w skali mocy. No możemy przejść do drugiego. Twoje zaskoczenia, czy nie? Tutaj zero zaskoczenia. W sensie tutaj, jak już od razu mogę powiedzieć, że w skali mocy to jest takie 6. 6.
No. To i tak dobrze. No. Bo wczoraj przy koncercie mówiłeś, że takie 2.5/10. No ale... Przemyślałeś, przespałeś się z tym. Phantom of the Opera za... No Fear of the Dark wiadomo. I za jeszcze poczekaj. Wasted Years. Wasted Years też. Ale jeszcze jeden mi chodził po głowie. Właśnie mi cały czas w głowie chodził przez ten, ale teraz sobie nie mogę przypomnieć. W każdym razie, no... Nie, usłyszeć na żywo Phantom, to było takie... Takie marzenie, kuźwa. Ironów. No, no, żeby to na żywo tak. Mieć okazję. I bo ten utwór jest bardziej w sensie instrumentalny niż wokalny, więc był zagrany moim zdaniem prześwietnie. Nie? Mhm. Bo ta wokalistka była okej. Okay, ale tylko okej. Okay. W sensie... znaczy... Głos miała, owszem, ale nie była to taka sama sceniczność jak tutaj Bruce. No właśnie, no wiesz, jakby też trzeba jej to oddać. Coveruje Bruce'a Dickinsona. To nie jest łatwe, nie? No nie, nie, nie. Więc jakby... Bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Na pewno świetna, tylko że no... Jak się było na Ironach, a tutaj jest się na coverze, no to trochę brakuje, ale niewiele brakuje, nie? Mówimy o wokalu, bo w sceniczności tego to wiadomo, no ale był Eddie. No też... był Eddie, ale wiesz co, jak tylko wyszedł Eddie, to poczułem taką... Takim plastikiem zajechało to trochę. Ale w sensie... Takie sztuczne mega to było. Bo wszedł, obrócił się raz, drugi, no, myślałem, tak? Czułeś, że śmierdział plastik. Nie. Palić. Nie. Jak nie, nasza kamera. Oj, to tam jest przypadek przy pracy. No. Teraz nam się spaliła kamera jedąc właśnie tutaj. Tak. No co zrobić? Całe szczęście, że nie wybuchła, bo byśmy nie dojechali na koncert. Wiesz, ja widziałem już tego Ediego, widziałem trochę z daleka i nie było źle. No wiadomo, to nie są Irony, mm-hmm. To nie jest aż taka przygotowana scenografia, nie? Drugi raz, jak wyszedł Eddie z laserem. Tu świeci, tam świeci i poszedł. Mm-hmm. No. A to ja widzisz, to ja widziałem tylko tego z laserem. No to nie. A to wcześniej były... Trzy były. Aha, łącznie nawet. No to widzisz, to ja ich nie widziałem na scenie, nie? No za daleko stałeś. No. Ale... Było siedzi przy barze? No. Z naturą nie wygramy, no nie. Właśnie. Okej, no to było trzech, no to ja też coś tam pominąłem, ale... No było okej, ale mówię 6/10. No bo, ale to też może być to, że Seti po prostu wjechało tak. Że pozamiatało. Że tutaj ciężko było do tego poziomu dojechać, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Według mnie odwrotnie powinny zostać zespoły postawione. No, najpierw Iron Maidens, mm-hmm. Żeby rozgrzały publiczność. Tak. Nawet niech będą sobie tą godzinę. Mm-hmm. Wjeżdża Seti też z godzinnym repertuarem. Mhm. No tak. Podpieka wszystko, kuźba, na wysokiej petardzie i wjeżdża akcept. No i przechodzimy do gwiazdy wieczoru, czyli głównego zespołu. No nie zgadniecie jaki, nie?
Nie widać nic. Nie, no ten był. Jak im tam było? Dobra, już nie wymyślaj. Nasz sąsiad, niemiecki zespół Accept. Tak. Yeah. Który śpiewa po angielsku, to trzeba zaznaczyć, bo... To na plus. No tak, chociaż no wiesz, jakby wziąć Rammsteina, który po niemiecku daje, też jest spoko. No przy angielskim trochę więcej można zrozumieć. Tak, no i no, jakie wrażenia masz? No bo ja też zaraz coś tutaj mogę powiedzieć, nie? No dla mnie był na plus mega pierwszy, może nie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty utwór, chyba nawet piąty, za jednym razem zagrany, bez żadnej przerwy. To było mega, mega, mega spoko, nie? Że nie brali się za jakieś gadki, coś, tylko po prostu polecieli z tematem. Cały koncert zajebisty. Powtórkę poproszę jeszcze raz. No mi się też podobało. Przede wszystkim wiadomo, Princess of the Dawn zrobiło... No nie tylko. No ale dla mnie przede wszystkim, bo to jest mój ulubiony kawałek, więc no musiało to, że tak powiem, wybrzmieć. No bo wiesz, jakby ten utwór zjebali, to by stracili u mnie dużo. Nie, tego chyba się nie da spieprzyć. No chyba nie, chyba nie. No zbyt wiadomo, dobry utwór. Wiadomo, Metal Heart to też... Też, bo ty byłeś też w innym miejscu i ja byłem w innym miejscu i właśnie przy Metal Heart jeszcze bardziej to było widać niż przy Princess of the Dawn. Tak. Publika. Całe no, to śpiewanie tak, z publika, zamian gitary publika, perfekcyjnie masakra, to wyszło. Masakra, nie? No. Co trzeba powiedzieć, no to na żywo wokal... jest jeszcze chyba lepszy niż na nagraniach. Tak, Mark tu potrafi wyciągnąć to i owo, ale Udo swoje też potrafi. No tak, no oczywiście, nie? Ale ten, no bo wiesz, gdzieś tam słyszałem, że on się może nie sprawdzi, coś tam jakieś kiedyś tak... Ten wokalista jest zajebisty, nie? Udo też jest zajebisty, chociaż na żywo nie słyszałem, no ale oglądałem sobie ostatnio też jakieś koncerty jego. No też daje radę, nie? No mogę to porównać do Ironów rzeczywiście, bo to, że pojechałem, zapłaciłem za bilet na ten zespół, na takie przedstawienie, tak samo tutaj. Dosłownie, kurde, super. Znaczy nie mogę powiedzieć, że poprawnie, bo to jest za małe słowo, nie? To jest zajebisty koncert i właśnie tego, czego oczekiwałem od tego koncertu, to dostałem na scenie od 1 do 1. W sensie, kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. No zajebiście po prostu. No, w twojej skali jaki wynik? 11. Jednak Seti wygrywa. Tak jak powiedziałem, Seti skradło ten koncert dla mnie. Nie? Tutaj Accept. Nawet bym powiedział, no nie, no, to 10, bo bym musiał Seti dać 13. Jednak te dwa oczka wyżej, no bo ja byłem w szoku, nie? To jest pierwszy, wrócę trochę do Seti. Pierwszy raz na koncercie zacząłem tańczyć totalnie trzeźwy, które się ruszać. No, zazwyczaj pierwszy mój koncert jest taki, że musisz się dobrze przygotować. Znaczy nie, albo wiesz, stoję i słucham tego, nie? A tutaj po prostu stoję i zacząłem się ruszać po prostu, wiesz. Nie dało się wystać, kurwa, i tylko patrzeć na to, nie? No sorry, petarda, wracamy trochę do Seti, ale no... Trzeba nie ma co się dziwić. Trzeba przyznać, że no dla mnie skradli koncert, nie? Opaki robią. Tak, robią grubą robotę. Tak, nie? tak.
No też ich sceniczność, to też nie jest tylko granie takie statyczne, tylko oni się tam bawią tym i wszystko. Tak, widać, że przez tyle lat, ile oni są na scenie. Cały czas im to sprawia radość. Nie wiem, czy czegoś mi brakowało. Wydaje mi się, że wszystkie najlepsze kawałki, które słucham, były na tym koncercie. Mhm. To się zgadza jak najbardziej. Jedynie, co mi brakowało, oglądając wcześniejsze koncerty Akceptu, to przy Metal Hearts na niektórych koncertach pojawia się skrzypaczka. Jednak skrzypce przy Metal Hearts dają dużo. Tak, tak, tak. No ale wiesz, tutaj można to porównać też, jak była cała orkiestra, bo to już w ogóle jest, wiesz. No to już masz inny zespół, tak? Zresztą bardzo polecamy koncert z Wacken. Tak. Z orkiestrą symfoniczną. Tak, jest to inny odbiór trochę, nie? Ale z drugiej strony właśnie Metal Hearts ma tu... Dobra, to jeszcze albo brakowało skrzypiec, albo zabawy trochę gitarą. Bo też są takie na niektórych nagraniach, że raz jedna, powoli, raz druga. Powoli zaczynają tam cykać, cykać, cykać i dopiero się to rozkręca. Mm-hmm. Tutaj też tego motywu nie było, nie? A też na to czekałem. No dobra, no to jest taki mały minus rzeczywiście. No, brak tej skrzypiec albo tej... Brak w prawie że idealnym koncercie. Tak, tak. Niuansik. No minusy, no to organizacyjne typowo można by wymienić, nie? Bo tak, co organizacyjnie? No to co tam pisali ludzie, że kolejka. No, warszawska progresja, jednak miejsce dobre do koncertów, no. Tyle że problem z A, pojedynczym wejściem, B, z jakby to ująć, nie spodziewali się tylu osób? No raczej spodziewali się, no bo koncert się wyprzedał, no tak? No tak, no bilety były określona pula, nie? Więc... A jednak mieli problem z tymi ludźmi, bo bramy samego klubu były otwarte na pół godziny przed CETI, przed pierwszym zespołem. Tak. I no to jest zdecydowanie za mało. Za mało czasu na wpuszczenie ludzi. Tak, tak. Zresztą, no... Nie ukrywajmy, 1 lutego to nie jest jeszcze taka pogoda, żeby wszyscy stali w kolejce na luziku bez problemu. Tak, tym zimno, bardziej, że... deszcz, no. Wiatr. No to nie jest dobra opcja, żeby wpuszczać chwilę przed koncertem. Tak, tym bardziej, że moim zdaniem, gdyby wpuszczali, nie wiem od której jest klub ogólnie otwarty, ale gdyby go otworzyli wyjątkowo, nie wiem, zamiast od 18.30, bo nie zaczęli wpuszczać, od 17.30. Przynajmniej tą godzinę, jak nie nawet półtorej. Ci ludzie by się w ogóle, nie tylko kolejki by nie było przed wejściem, tylko kolejki też by nie było przy szatni i tak dalej, bo ludzie już by sobie porozchodzili się. Tak, tak. Czy tu by se poszli na burgerka, czy na fajeczkę, czy tu na z dryneczka. Drugiej strony zarobiliby więcej, tak? Bo jednak osoba przy barze to jest klient, to jest dodatkowy pieniądz. No właśnie, imprezy. Nie, właśnie, no to organizacyjnie było słabe, nie? No nie pomyśleli, nie wiem, może nie mieli ludzi, no nie wiem, chociaż no ciężko mi to wytłumaczyć. No nie, no masz taki zespół, taki koncert, no to wiesz, że ludzie będą potrzebni, organizujesz wszystko wcześniej. No właśnie, nie? A to wejście no mega słabe, bo... No my i tak jeszcze tak nieźle w tej kolejce staliśmy, nie? Tam z 15 minut. Mhm. Nie? Ale nie, no ale to byliśmy dość dużo wcześniej, nie? No tak, przed koncertem. Tak. No ale ludzie tam, tym bardziej, że to wiecie, to nie jest tylko nasza opinia. Wszyscy, co stali w kolejce, zresztą komentarze na Facebooku też same mówią za siebie, że niektórzy nie zdążyli na pierwszy występ, bo stali, bo musieli wejść. Ja bym jeszcze dodał z takich wygodnych rzeczy, które bym chciał, tylko nie wiem, czy to by się dało, nie? Ale żeby jednak hokery przy barze były.
Tylko to też jest kwestia już przeorganizowania pewnie całej sali, więc to ja sobie dodam moje życzenia może. O tak, nie? I jednak, chociaż tam była jakaś loża VIP wyżej, nie? To tak, ja, ja bym chciał właśnie tam siedzieć. Nie? No ale no to wiesz, to nie jest tak, że tam sobie wejdziesz od tak. No ale nie było tam biletów nawet możliwych do kupienia, przynajmniej ja nie widziałem, nie? No to fakt. Pewnie tam jakiś tam ktoś znajomy klubowy i tak dalej, no trudno. Ale to jest akurat moje osobiste, no bo ja lubię siedzieć wyżej i widzieć cały koncert z góry, nie? Mm-hmm. Ty lubisz być pod sceną bliżej. Plus, jeżeli chodzi o organizatorów, moim zdaniem plus zachowanie ochroniarza, który wynosił jakiegoś tępego debila, bo to trzeba jasno powiedzieć, że gościu, jeżeli to oglądasz i robiłeś dym... O ile pamiętasz w ogóle. Przy wyjściu i problemy ludziom, debilu trzeba było iść się wyszaleć na pogo. Naprawdę. Albo mniej pić. No, albo mniej pić. A jeżeli nie radzisz sobie z agresją, to w ogóle może nie pić. No, ale omijać takie imprezy. Szacunek dla ochroniarza, który się z nim nie pierdolił, tylko go wyprowadził, w ogóle, że go znalazł w tłumie, w takim czymś. Mhm. Nie wiem, czy miał zgłoszenie, nie wiem, jak to wyglądało. Widziałem, jak go wynosił. No to tak, szacunek dla tego ochroniarza za zachowanie, bo no takich zachowań nie można tolerować, nie? Nieważne, czy to jest metalowy koncert, hip-hopowy, nie wiem, klubowa muzyka. Jakikolwiek inny. Tak, no bo wiesz, tu trochę jest jakby pogo, no to jest trochę jakby agresja, przepychanie się, okej. Okay, no ale nieważne, jakikolwiek koncert, klimat i tak dalej, takie zachowania są po prostu żenujące, nie? Zgadza się, aczkolwiek dla mnie minus, jeśli chodzi tutaj o ochroniarzy na wejściu. Niby sprawdzali, tak? Bo mam porównanie, jak to było w progresji z Pretty Reckless. Gdzie tam trzepali wszystkich. Mhm. Sprawdzali plecaki, dokładnie co wnosisz i tak dalej. Tu na zasadzie takiej... Bo wiem, że jest zakaz noszenia sticków, jest dobrych kamer, zakaz, a no ludzie mieli dobry osprzęt, żeby nakręcić, albo nawet streamować na żywo. Mm-hmm. No bo streamowali niektórzy, ale chyba z telefonu jak gdzie. W każdym no tak, razie... No, wiesz, jednak ochrona, no. Zresztą ochrona też tak działała, że wiara nie zdążyła na koncert, tak? No tak. Też im to wolno szło. No tak. No dobra, na minus jest taki i to jest żenujące dla progresji, że jeżeli płacimy za lotkę na koncert, tak? No jeszcze kasować za szatnię i gotówką. Znaczy nie, dobra, kartą było. Kartą można było, tak. No dobra, ale dodatkowe 2 zł za szatnię, serio. Gdzie? 4? No, za kurtkę. 4, no 4. Czyli 8. No serio, naprawdę. Ale to wiesz co, ja osobiście bym to ukrył w cenie biletu. Opłatę za szatnię. Mm-hmm. Lepiej to wygląda PR-owo, tak. Moim zdaniem. To się czepiam totalnie, nie? No. Ale po koncercie Pretty Reckless było chyba 1,5 godziny na sali. Można było sobie jeszcze drinasa wypić, czy posiedzieć, pogadać. A tu praktycznie w 1,5 godziny nas sprzątnęli? Nie, ale jak jeszcze wychodziliśmy, też tam wiara wchodziła. Bo nie, oni zamknęli drzwi, ale potem można było je otworzyć jeszcze. To nie zauważyłeś. Wchodzili jeszcze? Tak, wchodzili. Aha, no dobra, okej. Okay. Także tutaj czepiam akurat się, jak zwykle. Nie zauważyłeś, nie? I w sumie tyle z minusów. No, a dobra, to jeszcze na plus właśnie liczba barów, bo... 3 czy 4 tam były? No raz, 2, 3, 4 na pewno, 4. Jak nie 5. Bo rzeczywiście ten rozkład ludzi nie trzeba było, nie było takich długich kolejek. Przynajmniej ja ani razu nie stałem dłużej niż, nie wiem, 10 minut może. Trzy takie zespoły na jednym koncercie, naprawdę. Warto było. Super. Warto było czekać prawie rok czasu na koncert. Szybko zleciało. No. Ale my raz jeszcze idziemy za chwilę na ten koncert. No. Chciałoby się, przynajmniej chciałoby się. Tak, tak. No i tym akcentem myślę, że was pożegnamy, bo ten odcinek i tak już jest długi. Oj tam. No. Były dłuższe. Do następnego. Zapraszamy na kanał. No. Cześć. Nara.
ta flaga z tyłu to jest ta oryginalna, co była na scenie. Cena wywoławcza 1 000 000 zł. Udało nam się wyrwać ją. Tak, czapka ostatnia w ogóle kupiona, idealnie ściągnięta z wystawy, 2 000 000. No. Licytujcie w komentarzach, nie? Tak, tak. Poprosimy was. Tak, dokładnie.